W ostatnim wywiadzie udzielonym przez Kasiusza Mateuszowi Kaniowskiemu Don Casio, czyli ty, stwierdziłeś, że rzekomo Marcin Najman i Monika Godlewska mieli jakiś romans. Marcina to bardzo wzburzyło do tego stopnia, że postawił nam ultimatum. Miałeś wycofać słowa, które padły podczas wywiadu. Kiedykolwiek coś wycofywałem. No nie wycofywałeś, nie? No, ja nie rzucam się słów na wiatr, kurwa. W każdym razie miałeś wycofać słowa, albo on nie pojawi się w studiu na nagraniu. Słów nie wycofałeś. No i no wszyscy cię znamy w sumie, nie? Casio, ty uparcie twierdzisz, że mówisz prawdę i nie będziesz niczego wycofywał. Przecież wszyscy widzieli. A my jako federacja też nie mamy zamiaru wymuszać na zawodniku cofnięcia słów kierowanych pod adresem innego zawodnika, no bo jakby... No nie jesteśmy, nie mamy god mode'u takiego, żeby sterować kimś umysłami zawodników, no, tak? Niektórym mi by się przydało, nie? Tam posterować z federacji, ale nie Don Casio królem. Don Casio król sobie poradzi samemu. Nie będziemy rozstrzygać, kto ma rację, ale właśnie łączymy się na chwilę z Marcinem, bo obiecał, że przekaże krótkie oświadczenie. Witam wszystkich oglądających Cage. Chciałem w kilku słowach powiedzieć wam, dlaczego dzisiaj nie mam jej razem z wami. Otóż, jak wiecie, zapewne w każdej klasie, w każdym środowisku zawsze był jakiś kabel, który skarżył, donosił i był takim typowym hejnalistą. Jeżeli opierały się takie donosy na prawdzie, no to było to słabe i żenujące. Ale jeżeli opiera się to na kłamstwie i tylko kłamstwie, to jest po prostu świństwo. A ja ze świniami nie zwykłem siadać do jednego stołu. I tutaj mógłbym zakończyć. Duży materiał zobaczycie na moim kanale. Od 10 lat kończysz karierę. Na dłuższy materiał zobaczycie na moim kanale. Sprawa wygląda tak, że zaatakował w tym momencie moją rodzinę, mówiąc, że na Fame MMA5 doszło do jakichś niestworzonych rzeczy między mną a Moniką Godlewską. Rządził wielką krzywdę tym mojej rodzinie, ale również samej Monice, mówiąc takie kłamstwa. Jedyne w tym wszystkim pozytywne jest to, że na Fame MMA5 byłem ze swoją żoną przed galą, w czasie gali, po gali. After party spędziłem z moją żoną i z moim teamem w lotu hotelowym, pijąc dobre whisky i jakby to tutaj sytuacja jest czysta. To czego się boisz? Skoro byłeś, to czemu nie przyjechałeś? Natomiast będzie pozew złożony przez moich prawników za odszkodowanie między 50 a 100 tysięcy złotych, za które mam nadzieję się dobrze pobawić, które zapłaci i na jego koszt będą wydrukowane przeprosiny za te przyklęte kłamstwa. W polskim boksie już była taka sytuacja, kiedy Tomasz Adamek pomawiał Andrzeja Dułotę o spotykaniu się z jakimiś kobietami takiego obyczaju. Ta sprawa jakby zakończyła się... Jakby to nie była prawda, to byś się tu pojawił. Jakbym się pojawił, to musiałbym cię opluć. Natomiast, no to zapraszam. Ale ja ze świnią nie zwykłem rozmawiać ani siadać. Więc a z tobą od 10 lat rozmawiali. Więc, jakby ze świniami nie rozmawiali, to od 10 lat by ciebie nie było. I na pewno zakończy się w ten sam sposób. Obsrałeś zbroję, człowieku. Boisz się króla. Bardzo solidne odszkodowanie za te podłe kłamstwa. To tyle, co mam wam do powiedzenia. Osobiście uważam, Marcin, że mimo wszystko zachowałeś się trochę nieprofesjonalnie, odmawiając... O, rozłączył się Marcin. Odmawiając przyjazdu na tego live'a, no bo chyba po to są takie programy jak ten, gdzie wszystko można powiedzieć, wszystko można wyjaśnić. Dokładnie. Wiadomo, że ty masz swoją wersję zdarzeń, tak? Miałeś... Marcin miał szansę pojawić się tutaj i zaprzeczyć wszystkiemu, udowodnić, że na przykład zmyślasz, nie? Ja? Przecież mnie od różnych wyzywali, i od pedałów, i od gei. Ja się potem śmiałem z tych typów, że jeszcze na przykład Bamber, dzień przed moją walką jego ze mną, mówi, że zleje pedała. No i potem ja się śmieję z takiego typa, że dostał w pierdol od pedała. No wiesz, dla mnie, kurwa, jak coś jest nieprawdziwe, to ja się pojawiam i się śmieję, bo mnie to nie rusza. A widocznie go zabolało, bo wie jak było.